Jego słowa znają mali i duzi. Towarzyszy podczas ważnych uroczystości patriotycznych, sportowych czy kulturalnych. Hymn Polski śpiewany był dziś w każdym zakątku Polski, a także poza granicami. Natomiast o godzinie 21:00 w telewizji Trwam rozpocznie się koncert pieśni patriotycznych. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Obca się wzięła za nią obieczenie. Hymn Polski można było dziś usłyszeć w całym kraju. Wielu w łączności z rodakami odśpiewało go w swoich domach. Co roku zapraszamy wszystkich Polaków w Polsce, ale też poza granicami, gdziekolwiek się znajdują, żeby 11 listopada o godzinie 12 odśpiewać polski hymn. Polski hymn, który nas najbardziej jednoczy, który pokazuje naszą wspólnotę. Mówi Jan Kowalski, dyrektor Biura Programu Niepodległa. Najpiękniejsze pieśni patriotyczne będzie dziś można usłyszeć w telewizji Trwam. Od godziny 21:00 rozpoczniemy transmisję koncertu Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego z Kalwarii Zebrzydowskiej. Mówi reżyser i scenarzysta koncertu Wolność jest w nas, Łukasz Lech. Chcemy pieśnią, tekstami mądrymi, zaczerpniętymi z literatury, z historii, przypomnieć, że Polska, jej siła pochodzi właśnie od Boga, od wiary naszych ojców i trwania zawsze przy Maryi. Dlatego też nie bez powodu najpiękniejsze pieśni patriotyczne wybrzmią z Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej, mówi ojciec dr Konrad Cholewa. Również i w naszym charyzmacie bernardyńskim, od samego początku istnienia naszej zakonnej prowincji Bernardyni, byli z ojczyzną, uczyli ludzi też i patriotyzmu, głosząc Słowo Boże, przede wszystkim wspierając ludzi, wspierając naszą ojczyznę w trudnych zawsze dla niej czasach, jakie były w historii. Utwory podczas koncertu zaśpiewają wybitni polscy artyści, wśród nich między innymi Marta Wilk, Marcin Jajkiewicz i Przemysław Niedzielski. Mieczysław Smyda, dyrygent orkiestry Arte Symfonico, która zagra dzisiejszy koncert w Kalwarii Zebrzydowskiej, podkreśla, że to właśnie hymn Polski ma wielką wartość, zarówno jego melodia, jak i tekst. Melodia, ponieważ jest to melodia oparta na polskim tańcu narodowym, na mazurku. Dlatego myślę, wywołuje takie emocje. Dodatkowo jeszcze tekst, który przypomina nam, że możemy być dumni z tego, że jesteśmy Polakami, że Polska zawsze w trudnych czasach się potrafiła zjednoczyć, potrafiła się zespolić. I właśnie na tym polega wyjątkowość hymnu, że łączy wszystkich Polaków, dodaje Piotr Mazur. Jest to pieśń, która pokazuje, że póki jest kilku żyjących Polaków, do tej pory Polska jest. Że jak nam się wolność zabiera, to zawsze tą wolność chcemy odzyskiwać i wcześniej czy później ją odzyskujemy. Moim zdaniem to jest jakby kwintesencja hymnu Rzeczpospolitej. Słowa Mazurka Dąbrowskiego zostały napisane przez Józefa Wybickiego w 1797 roku. Od 1927 roku został uznany za oficjalny hymn państwowy Rzeczypospolitej Polskiej.